Dobry wieczór, kolejny film z serii Era Wodnika. Takie kontrakty przeszkadzają w życiu. Moi drodzy, jak wiele przyszłych wcieleń miał każdy z nas, w jak wielu z nich żyliście według dobra, ilu z nich przechodziliście ciężkie doświadczenia, jak wiele z nich zostało powiązanych z istotami mroku i przyczyniły się do realizacji planów ciemnego światła. Ile umów i kontraktów było zawartych w każdym wcieleniu? Wielu ludzi zawarło umowy, na które dziś by się nie zgodzili. Te umowy lub kontrakty nadal obowiązują w obecnym życiu, a to stwarza wiele przeszkód. Ile trudności byłoby zbędnych, gdyby nie te obietnice wobec tych dominujących istot cienia? Wy nie wiecie o tym, ale ci, którzy uczestniczyli z wami, domagają się lojalności. To jeden z powodów, jeśli wasze życie nie rozkwita. Istoty to tym roku, z którymi połączyliśmy się w niektórych przeszłych życiach, chcą, abyście byli tacy jak dawniej. One nie zgadzają się z tym, że każde wcielenie nawiedza cel zmian. Nieustannych zmian na lepsze. Istoty nieświetlne, istoty mroku, się nie wcielają, ponieważ wygodnie jest im zajmować swoje hierarchiczne pozycje w ciemnej otchłani. I tutaj mowa nie o duchach zamieszkujących Ziemię, lecz o wyższych rangą władcach sił ciemności. Wielu z nich należy do rodzin reptilian, ale istnieją też wyższe hierarchie. I chociaż te górne pasma astralne są teraz upróżniane, to takie kontrakty każdemu przeszkadzają w życiu, bo wszystko jest energią. To właśnie ci ucieleśnieni mają władzę nad sprzymierzoną z nimi ludzkością. To właśnie oni zawierają kontrakty, zawsze z przewagą pozwalającą na osiągnięcie wyższej rangi w ludzkich hierarchiach tutaj na Ziemi. I jako ucieleśnieni ludzie pewnego dnia muszą się reinkarnować, przechodząc przez skruchę i pokutę. W następstwie tego wcielają się ponownie, aby pracować nad swoim sumieniem. Mają powołanie, aby być lepszymi, ale koszt tego jest wysoki. Istnieje też wiele innych rodzajów kontraktów, cudzysłów, zawieranych w przeszłości. Ogólny trend jest następujący. Zawsze będę cię kochał lub nie chcę już więcej kochać. Będę kochał tylko ciebie. Albo inny przykład zasługuję na cierpienie, bo za to co uczyniłem nie ma przebaczenia i wiele, wiele podobnych. Chociaż te ostatnie nie były dokonane z udziałem mocy ciemności, to mają one wielką moc. One blokują dziś nasze życie znacznie bardziej niż możecie to sobie wyobrazić. Dlatego konieczne jest zerwanie takich kontraktów, bo jeśli pewnego razu zawarliśmy taką umowę świadomie, to teraz w ten sam sposób, czyli świadomie, możemy to anulować. A to dlatego, że nie pamiętacie, co uczyniliście. Anulowanie ma bardzo rozległe działanie. Ono zmienia wszystko, co dzisiaj nam nie służy, bo świadomość jest już bardzo rozszerzona. Istnieje coraz więcej możliwości. Archanioł Michał informuje o modelu anulowania za jedyne trzy dni. Link macie w opisie. Anulujcie wszystkie umowy i zobaczcie, jak Wasze życie zacznie się zmieniać na lepsze. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. No, autor podaje tutaj jakąś możliwość. Zdrowia wam wszystkim.